Cześć wszystkim, tutaj Konrad, to oczywiście kanał Stańczyk 2. Dziś z innej strony porozmawiamy na temat służby zdrowia. Czy służba zdrowia w Polsce jest bezpłatna? Oczywiście, że nie. Za wszystko trzeba zapłacić. Koszt utrzymania lekarzy, szpitala, prądu za szpital, wszystkich tych maszyn oraz bandy urzędników, która pracuje w NFZ-cie i w innych instytucjach związanych z zdrowiem, jest bardzo wysoka i na przykład w 2012 roku koszt tego wszystkiego kosztował nas, podatników, powyżej 71 miliardów złotych. Suma, której nie jestem w stanie sobie nawet wyobrazić, gdyby w 100 złotówkach znalazła się w jakimś pomieszczeniu, to jak wielkie musiałoby być to pomieszczenie. Jak to jednak przekłada się na naszą kieszeń? Na NFZ wydajemy 9% naszych dochodów. Do tego moglibyśmy dodać jeszcze kwestie ubezpieczeń wypadkowych oraz chorobowych, bo są to kwestie związane z naszym zdrowiem. I przy średniej pensji na pierwszy kwartał 2014 roku suma tych wszystkich pieniędzy wynosiłaby 462 zł zabrane z naszej kieszeni. Czyli jak widzicie, służba zdrowia w Polsce na pewno darmową nie jest. Co mamy za te pieniądze? Po pierwsze, stanie w kolejkach. Wynika to z tego, że państwo ma problem z tym, żeby ustalić, ile usług jest, jakie jest zapotrzebowanie na dane usługi medyczne. Przez to my musimy oczywiście stać w kolejkach, bo państwo nie było w stanie tego oszacować. No i z tego powodu dochodzi do tak absurdalnych sytuacji, że na przykład pieniądze na dany zabieg się już skończyły w tym roku i musimy na niego zaczekać na przyszły rok. I o tyle jest to kuriozalne, że czasem potrzebna jest nam dany zabieg tu i teraz. Po drugie, za część zabiegów i tak będziemy musieli zapłacić. To nic, że zapłaciłeś już składkę zdrowotną i tak kiedy przyjdziesz, część zabiegów jest nierefundowana i będziesz musiał za nie zapłacić. A jeśli chcesz to dostać konkretnie i szybko, to znowu przygotuj się na to, że będziesz musiał wyłożyć dodatkową gotówkę. Po trzecie, średnia obsługa w szpitalach. Wynika to z tego, że po prostu pielęgniarek i lekarzy w polskich szpitalach jest za mało, bo ci najlepsi wyjechali na zachód, bo tam mają zdecydowanie lepiej płacone. Po czwarte, jedzenie w polskich szpitalach. Małe i niedobre. Jeśli nie masz jakichś znajomych ani rodziny, którzy ci dostarczą jedzenie, to możesz się przygotować na to, że mocno schudniesz. A ktoś, kto jest chory, naprawdę potrzebuje dużo wartościowego jedzenia. To już nawet więźniowie dostają lepsze jedzenie w większych ilościach niż polscy pacjenci. Po piąte, wygląd naszych szpitali, jakość sprzętu w naszych szpitalach i to, że różnego rodzaju fundacje muszą dokładać się do naszego zdrowia, bo inaczej nasz system by sobie z tym nie poradził. Jest to tak absurdalne i wynika najpewniej z tego, że po prostu ludzie na górze kradną i mają bardzo mocno gdzieś nas wszystkich. A skoro mowa o tych wszystkich ludziach, którzy cały czas nas okradają, to przedstawmy ich siłę argumentacji w kwestii tego, dlaczego prywatyzacja służby zdrowia byłaby zła. Opowiada się za odpłatnym, w pełni odpłatnym leczeniem. Czy mają świadomość tego, że jeżeli kogoś na przykład dopada choroba neurologiczna, która może kosztować 350-450 tysięcy złotych. Nawet człowiek niezwykle pracowity i z ogromnym szczęściem do pracodawców swoje 20, 30, 40-letnie życie nie uzbiera takiej kwoty na leczenie. Boże, widzisz i nie grzmisz. Okej, a teraz scenka, w której mam nadzieję część lewicowych działaczy zrozumie, że to co mówią jest totalną głupotą i mam nadzieję podsunie im pewną myśl, jakby mogło to wszystko wyglądać w kwestii naszego zdrowia. Znowu punkt dla nas, Wesele kochana. Uwaga! No panie, należy mi pan zjechał. To będzie kosztowało milion. Jak uzbieram milion złotych? Nawet na dobre płatne im pracy przez 30 lat nie uzbierałbym tyle pieniędzy. Musi powstać Narodowy Fundusz Kierowców. Dotarło, że gdyby część ludzi miała swoje pieniądze, to ubezpieczyliby się prywatnie. I właśnie to rozwiązałoby kwestię tego, że na przykład ktoś ma teraz zabieg, który wart jest milion złotych. Tak samo jak specjalnie wyolbrzymiliśmy tą kwotę, że ktoś miał wypadek i musi zapłacić teraz milion złotych. Po prostu ludzie ubezpieczaliby się prywatnie. Ale dlaczego prywatna służba zdrowia jest lepsza?
Po pierwsze, nie musimy utrzymywać tej bandy urzędników, którzy pracują w NFZ-cie, czy różnych polityków związanych właśnie z Narodowym Funduszem Zdrowia. Oni oczywiście będą bronić tego, no bo przecież chodzi o ich pieniądze. Gdybyśmy ich wyrzucili, ceny usług medycznych zdecydowanie by spadły, bo właśnie, już pierwsza rzecz, nie musimy ich utrzymywać. Po drugie, konkurencja, która zawsze służy konsumentowi. Mielibyśmy wielkie korporacje medyczne, które starałyby się o nas i konkurowały o nas. Po trzecie, moglibyśmy wybierać, jakie zabiegi chcemy, co nas interesuje, jaka opieka zdrowotna nas interesuje. Czwarte, brak kolejek. Piąte, lepsi lekarze i lepsze pielęgniarki, zdecydowanie lepiej zarabiające. Po szóste, rynek zdecydowanie lepiej będzie się dostosowywał do usług, na jakie jest zapotrzebowanie. Czyli właśnie to jest adwocem tego, że nie będzie kolejek. Ale ile kosztuje takie prywatne ubezpieczenie? Bo to tak naprawdę jest największym mankamentem w tym temacie. Polacy boją się, że nie będzie ich stać na wykupienie sobie prywatnego ubezpieczenia. Średnio, tak jak już mówiłem, teraz obecnie wydajecie 462 zł. Ile kosztuje średnie prywatne ubezpieczenie zdrowotne? 200 zł. I dostajemy zdecydowanie lepsze usługi. Gdybyśmy cały ten rynek sprywatyzowali, to oczywiście ceteris paribus byłyby te usługi jeszcze tańsze. I teraz już nawet osoby przy pensji minimalnej, przy tych środkach, które przeznaczają na swoje zdrowie, gdyby przeznaczyli je na prywatne ubezpieczenie, to byłoby ich spokojnie na to stać. Mam nadzieję, że uzmysłowiłem Wam to, że prywatna służba zdrowia jest lepsza od publicznej służby zdrowia. Ale jaką w tym wszystkim rolę powinno pełnić państwo? A mianowicie, dziś mamy taką sytuację, że państwo często stoi w obronie Narodowego Funduszu Zdrowia, co wynika po prostu z tego, że to są ich pieniądze. I teraz na tym traci wszystkim pacjent. Jednak kiedy mamy prywatną służbę zdrowia, to państwo, jego cel jest taki, że musi pilnować tego, by umowy, które zostały zawarte, muszą zostać dokonane. I teraz też musi pilnować tego, żeby nie dochodziło do różnych rodzajów oszustw. I tu nie będzie miał interesu w tym, bo tutaj nie ma jego pieniędzy. I tu będzie stał po stronie pacjenta. A to dobrze dla nas wszystkich. No dobra, ale co z tymi biednymi, bo to też jest duży problem i dużo ludzi płacze, że co by się stało z tymi biednymi. Najpierw zobaczmy, jak wygląda to dzisiaj. A mianowicie tak, że jeśli ktoś nie płaci z tej składki, to nie ma darmowej służby zdrowia i za to wszystko musi zapłacić. Oczywiście bezdomni i różni rodzaje tacy, no to nie mają jak zapłacić, więc z nimi jest po prostu problem. No i teraz mogliby ludzie stwierdzić, że to jest nieuczciwe, bo gdybyśmy im nie pomagali, tak, że to straszne. Okej, ale też nieuczciwe jest to, że osoby, które płacą składki zdrowia, muszą czekać w kolejce, bo sam miałem taką sytuację, że musiałem czekać w kolejce. Poza tym obok mnie była jeszcze starsza pani, kobieta w ciąży, bo jakiś menel pobił się i sobie rozwalił całą rękę. Co najzabawniejsze, on z tego szpitala po prostu uciekł. I teraz przy takich sytuacjach naprawdę dochodzi do absurdów i tu nie ma systemu idealnego, tak? Ale co można by zrobić z biednymi? Uważam, że część podatku, na przykład VAT, który pobiera nasze państwo, który musi pobierać, część różnych rodzajów innych podatków, część tych kwot, które zbiera z tego powodu państwo, mogłoby być przeznaczone na nasze zdrowie. Na zdrowie tych biednych ludzi. I to wyglądałoby na takiej zasadzie, że kiedy zagrożone jest zdrowie, nasze życie i zdrowie z taką możliwością trwałego uszczerbku na zdrowiu, to szpital, lekarze mają obowiązek nas przyjąć, wyleczyć nas z tego i później te pieniądze, które no, poniekąd musieli tam wydać na różnego rodzaju lekarstwa i na swoje własne usługi, zostaną im zwrócone przez państwo i myślę, że na to byłaby ogólna akceptacja społeczna. Rozwiązalibyśmy problem tych biednych, a chcę przypomnieć, że i tak naprawdę w kwestii biednych to i tak w wielu kwestiach pomagają fundacje. Gdybyśmy mieli więcej pieniędzy przeznaczalibyśmy na fundacje i one tym biednym będą pomagały lepiej niż jakiekolwiek państwo. To tyle w kwestii służby zdrowia. Mam nadzieję, że wyczerpałem odpowiednio temat. Mam nadzieję, że byliście zadowoleni z tego materiału, bo mnie wymęczył on strasznie. Jeśli Wam się podoba, to lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. I na koniec jeszcze rozwiązanie konkursu. Okej, koszulkę wygrał Konrad Kijewski. Nie znam człowieka, więc napiszę do niego, mam nadzieję, że poda mi swój adres, to koszulkę mu wyślę. Kubek wygrał Jan Woron, mam nadzieję, że z tego powodu się bardzo ucieszy. A piwo wygrał Łukasz Kolczyński, ale to wygrał dlatego, że nagrywał ze mną materiały wideo. Dobra, trzymajcie się, cześć. Yo, lewaki.